Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopokopne. Jeśli kliknąłeś, aby posłuchać coś na temat wiary, to już Cię podziwiam. Jak w tej gęstwinie tyle samochodów, tutaj obok jest przystanek, znaleźć czas dla Boga, chociaż chwilę? Podziwiam Cię. Ale wiara jest procesem, jest krokiem dalej. Ktoś powiedział, że wiara to pozwolenie, by w moim życiu było ciągle więcej Boga. Więc zapraszam, aby było Go choć trochę więcej. Jest to taki napis. Kaplica Wieczystej Adoracji. Mówi o Bogu, który ciągle czeka na Ciebie, tęskni, wyczekuje, jest cierpliwy. Pozwól Mu chociaż trochę z Tobą porozmawiać, co uczynimy też za chwilę. W naszej wędrówce wiary idziemy dalej. Napotykamy księgi liturgiczne, Słowo Boże. Tuż obok katechizm Kościoła katolickiego. Jedna i druga księga mówią o jednym imieniu, które brzmi Jezus Chrystus. I tak na przykład w wierze Kościoła się zastanawiano, jak to jest, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tutaj mamy odpowiedź. W tej księdze jest zawarta cała tajemnica naszego chrześcijaństwa, Kościoła i wielka historia. Pytaliśmy przed chwilą, jak to możliwe, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Zastanawiano się, czy jest to możliwe, żeby w Jezusie z Nazaretu był obecny od początku do końca żywy Bóg i równocześnie był i człowiek. Jest to możliwe, bo to jest poczęcie z Ducha Świętego. I okazuje się coś niebywałego, że właśnie dlatego, że Jezus Chrystus jest i Synem Bożym, i człowiekiem, przynosi nam bliskość Ojca, niebywałą radość przebywania z Nim, jedyność, szczęścia i zbawienia. Różnie patrzeć można na własną historię. Są z Nim wzloty, upadki, grzechy, słabości. Są momenty sukcesów, ale też i te, które są związane z porażkami. Imię Jezus Chrystus nam mówi coś niezwykłego. Nasza historia jest ocalona, zbawiona, uświęcona, oczyszczona. Jednym słowem, warta by zaistniała i by cały czas trwała. W tym imieniu Jezus, które oznacza Bóg zbawia, jest zawarta moja i Twoja historia, która nas przybliża do tajemnicy Ojca. I to imię nas prowadzi właśnie do siebie. Bo wiara to taki moment, kiedy pozwalamy, aby Bóg już zabrał głos, aby On miał najwięcej do powiedzenia. To posłuszeństwo. Błogosławiony Jan 23 mówił, że Kościół, parafia jest fontanną miasteczka. Tym źródłem od 25 lat w Ostrowie Wielkopolskim, które nieustannie tryska dla wszystkich wiernych, wierzących, jest kaplica adoracji. Nikt nie jest w stanie policzyć, ile tu było rozmów, podjętych decyzji, ile ofiarowania siebie Bogu. Wiemy jedno. Nie wierzę, aby ktokolwiek po odejściu stąd żałował, że tu przyszedł. Bóg Cię zaprasza. Mam na imię Sylwia.
Pracuję na co dzień w szkole. Od ponad 20 lat jestem związana z odnową w Duchu Świętym. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, żywym Bogiem, przyjacielem, do którego mogę zwrócić się ze wszystkim, bo wierzę, że On wszystko może i zawsze jest przy mnie. Kiedy byłam nastolatką, miałam ogromny problem z poczuciem pustki. Nie widziałam sensu, celu życia. Wręcz dręczył mnie lęk. Nawet pojawiały się myśli samobójcze. Momentami było bardzo trudno. I wtedy wołałam do Boga. I On wysłuchał moją modlitwę. Kiedy byłam w klasie maturalnej, przeżywałam rekolekcje i w czasie owych rekolekcji nastąpiła modlitwa, podczas której doświadczyłam, że Bóg mnie kocha, że Bóg jest przy mnie, a przede wszystkim wtedy bardzo mocno dotarły do mnie słowa Pisma Świętego. Zrozumiałam, że Jezus mówi do mnie: nie lękaj się, ja jestem z Tobą. I od tego momentu Jezus bardzo delikatnie, ponieważ bardzo dobrze mnie zna, zaczął działać w moim życiu. Przede wszystkim coraz bardziej mogłam doświadczać Jego obecności przy mnie, w każdej sytuacji. Jezus wyprowadził mnie z cienia. Pozwolił mi też cieszyć się życiem. Dzisiaj z radością mogę podejmować różne obowiązki. Wiem, że moje życie ma sens i cel, że nie kończy się wraz ze śmiercią. Jezus Chrystus jako mój Pan i Zbawiciel obdarzył mnie swoim duchem, dzięki któremu otrzymałam wiele łask. Jego światło mnie prowadzi na ścieżkach życia. Jezus przede wszystkim zabrał lęk, a w zamian dał odwagę do tego, aby z radością przyjmować wszystko, co w życiu mi daje, i aby świadczyć o Jego miłości, o Jego dobroci. Jezus przychodzi nieustannie ze swoją mocą, ze swoją łaską. Przede wszystkim pomógł mi zrozumieć sakramenty. Dał mi łaskę uczestniczenia w nich z wiarą, z doświadczeniem spotkania Jego jako żywego i prawdziwego Boga. Dzięki niemu zaczęłam też czytać i rozważać Słowo Boże, które jest dla mnie umocnieniem każdego dnia. To Jezus daje mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia na co dzień, a przede wszystkim nadaje sens mojemu życiu. Daje mi wielką radość i poczucie, że jestem kochana, że jestem Bożym dzieckiem.